Nie pytaj się, co ja robię, bo próbuję zrobić to sposobem. Ja chyba rozumiem ten twój sposób. Czy to jest ta metoda, że budujesz klocek po klocku się tak... Przebijam? Tak. Dokładnie. Taka trochę taktyka AK z Minecrafta, jak to się kiedyś robiło, klocek po klocku. Najgorsze jest to, że ja w sumie tego drewna tak nie za bardzo dużo mam w tej chwili. Nie mam bloków. Znaczy nie wiem, bo mogę za tobą niby iść, ale no nie wiem, idź, czy to ma... No idź, no coś ty kurde myślał, że co ja będę sam tu narażał życie? Że to ma nie, że to jest drewno. I coś się w końcu dzieje. Aktor, jak ty tutaj będziesz stał? Nic tego dobrego nie wyjdzie. Chcę tutaj rozwalić bok, żeby w razie masz czego drewno? To żyć. Drewno, coś mam. Podawaj. Rzucaj. Czekaj, już. Ja klikam E. Dobra. Ja tutaj rozwalam, że w razie czego tu... No, co ja kurwa robię ze swoim życiem? Grasz w Stavendix tutaj z jakimś chłopem. To się nazywa planu. Prawdziwa rozgrywka. Ale, lol. Co tu się stało? Czemu ja zrobiłem? Kurwa, bo już z drewna zrobiłem, to dobra, nieważne. Ja do dzisiaj nie zapomnę, jak na tamtym sejwie. No. Siedzieliśmy i tak popatrz, ty, tam wilk idzie, ty to weź do niego strzel, strzelamy, a ten wilk do nas na pełnej. I później trupy leciały taśmowo. A to nie był niedźwiedź? Nie, przed niedźwiedziem to ja akurat odeszłem na kucaku, po ciszy. Na niedźwiedzie to ty narzekałeś, jak to ty spotkałeś go raz. To nie to, żeby coś, ale ty weź zejdź tutaj i naprawię w razie czego. Ci nawet po świece masz. Leży. Tylko idą kolejne! Nawalaj je, ty masz dużo ammo. Widzisz coś? Widzisz. To one. Już nie ma. Patrz ile expów bijemy. Ktoś jeszcze jest. Wali, tu jest z tyłu. Rewolwer wymaga naprawy. Nawet mi tak nie mów. Masz drugi rewolwer? Tak, mam kurwa drugi rewolwer. Musisz robić wtedy amunicję oddał? Nie wiem, idziemy dalej? Nie wiem, ja zepsuty rewolwer. I słychać te dźwięki zepsucia? Nope. Ej, to... Ej, a tak... Możesz tutaj na chwilę, czy tak niezbyt? Co mogę? Nie, bo takie fajne dźwięki to wydaje, popatrz. Tutaj ci wyrzuciłem. Czemu tak. To jest tam? To jest zepsut. Mogę to naprawić? Jeżeli możesz. Mogę. No to... Tylko czym ty to możesz naprawić? Rurką? Masz pokazane? A masz rurę? Mam. Ja zawsze zbieram rurki, bo wiem, że one są potrzebne. Ej, to debiko zawsze bierzesz. Tak. Stalowe rury? Że co? Trzymaj. Dobra. Idziemy na wycieczkę. Krajoznawczą. Ej,
Po godzina czwarta w nocy do wyprawa do Ja tego wilka wyprawa szukam. wyprawa do kuchni I to godzina czwarta w nocy. w sumie akurat bardzo podobnie to u mnie wygląda, ale okej. No mówię tak z latarką, żeby nikogo nie pobudzić. Gorzej jak ktoś z domowników zadzwoni na policję, wtedy gorzej. Jakiś psi odbyt się włamał. No to cyk i będzie płacił. Jeżeli chodzi o wilka, no to nie ma go. Dziad uciekł. Rędy ty przeszedłeś. A, widzisz, jestem magikiem. No ja to wiem. O, ten Tylko śmieć nie zauważyłem. ty potrafisz wyzywać jakiegoś Bartusia w Lidze Legend. Grand. Cenę, no. Dawno nieprawda. Kurde, no uciekł nam dziad. Martwiś został wyzywany z góry na dół. Czekaj, dzisiaj jest 26... Nie, 14. Nie, do 16 on bączata chyba, tak? Nie pamiętam. Nie, do 14. A bo to nie, nie wiem, nie pamiętam. Nie, czekaj, nie 18, kurwa. Nie pamiętam. No wiesz, będziesz ubolewał nad tym parę dni. Jeżeli tak będę flamił, tak będę flamił, więc to dla mnie żadna kara. Jeżeli chcecie zobaczyć te niesamowite momenty, wbijajcie na Discorda, potem go w opisie. O! Safe! Safe? No, był za tym, za obrazem. Idę po wytrychy. Kurde. Ja rozwalam obrazy, nie ma nic. Ty rozwalasz pierwszy lepszy z brzegu. O, safe. No mi też się pierwszy raz safe tutaj znalazł. Czemu ja nie mogę przejść? O, na kucaka trzeba. Nadal mam sraczkę. Ej, ale to jest dosłownie godzina trzecia wyprawa do kuchni. No widzisz, tak niby jest tak naprawdę ta gra bardziej emocjonująca, ale jest tak ciekawiej. No. W szczególności, że ja osobiście wiem, że nie mogę zbytnio zamulać na tym nagraniu, więc staram się jak najbardziej to wszystko, wiesz, robić tak hardkorowo. Jakbyś ty wiedział, jak wyglądał mój gameplay z Min of the Forest. Niby gra jest taka, wiesz, jakaś eksploracja, coś musisz zdobywać, nie? My nastakowaliśmy tylko sobie patyki i robiliśmy taktykę na koziołka. Ty za pierwszy raz otworzyłem. Weź sobie amunicję, bo tylko ta amunicja tu była. Czyli bagujemy tekstury i po prostu idziemy po teksturach, nie? Literzy. Ale bogata amunicja. No zawsze coś, nie gadaj. Lepiej mieć niż nie mieć. No, półtora magazynka. Jakiś zombiak idzie. Biegnie do ciebie. Gdzie on jest? Okej. Opa, nie ma! Tak, aktor, weź jeszcze więcej, kurwa, tych zombiaków sprowadź. Dobry plan. Ja ci poświecę nawet, masz, postrzel sobie. Że postrzelaj, nie postrzel. Sam się nie strzelaj. Okej, okay, mogę? Idą kolejne. No. No nie narzekaj, jak z papa nabijam. Strzelaj, strzelaj. Ja patrzę na swoją dupę przy okazji. W najgorszym wypadku zobaczymy tutaj wilka, ale to tak... To w najlepszym wypadku bym chciał go zabić. A postrzelasz do niego? Mhm. Okej. Okay. Ja mogę robić narzędzia poziomu 4 już. Dobra, tylko pytanie, jaka tutaj jest droga tu na górę? Tędy. Już się nauczyłem. W sensie gdzie? Którędy idziesz? W sensie jak tu zejdziesz? No to tu tędy. Tu. Na dół czy na górę? W sensie jak tutaj jesteś, tu, o, tutaj no. Uciekasz którędy. Ale na górę? Nie, jeżeli jesteś tutaj i chcesz się dostać tutaj, załóżmy. A no to ja tutaj zabrałem tą skrzyneczkę. A w taki sposób to robisz.
To co, to próbujemy ich tutaj więcej No tak, zwabić? już 3:30 jest. Ja muszę coś zjeść. No, do żarełka. Ja to jestem kuchcik. Czekaj, ile z tym mamy godzin już? W tej chwili już mamy 2 godziny nagrania kolejne. No właśnie, tak pytam, bo do mnie kamień, a teraz znaczy już za długo nie gram w to coś. To coś, od razu to coś. To coś. Zomboi to dla niej też było to coś. To coś, co ma moc. Co mi daje motywację. Co ci daje motywację? Ta gra, żeby wstać o godzinie 20. Jak na razie to ty napierdalałeś w co innego o godzinie 10 już widziałem. 20 minut, ja nadrabiam. Nadrabia. Korzystam. Z takiej możliwości. Korzystaj, chłopaku, korzystaj. Dobra. Teraz sobie wezmę jeszcze to jedno. Mam tam jeszcze tego Tiny Folks, ale to po 20 minutes. Ja widzę, że tu już z mojej listy Steam to sobie zrobiłeś własną listę, kurczę. Ładnie. Ja jak mogę korzystać, to korzystam. Korzystaj. Dobra, trzeba sobie naprawić pistolet przy okazji. A jutro albo któregoś dnia sobie pokombinuję z własnym tym, tamtą metodą, tą. A, mówisz o argentyńskim Steamie. No oczywiście. Ja kiedyś będę musiał zrobić tutaj dla wszystkich taką rozpiskę, jak to robić. Świetna sprawa. Bo tego... Najlepiej chyba gift carda, no musiał sobie do tego argentyńskiej waluty dokupić. Później mogę się dopiero skinami bawić. Mm-hmm. A właśnie. Ja dzisiaj spróbuję jakąś gierkę wysłać za low price, zobaczymy. Ale ten. Właśnie się miałem dopytać. Do tego jest potrzebny Steam Guard, czy nie jest konieczny? Do czego? Do posiadania możliwości wymian. Mówisz o. Żeby. Przedmiotów? No. No to czy, no, wypadałoby, no bo inaczej byś miał blokadę na chyba 7 dni. W sensie jaką blokadę na 7 dni? No, w sensie, że jak kupisz jakiś przedmiot, to nie będziesz mógł go wymienić przez 7 dni. A w takim sensie. No. Więc najlepiej sobie zarejestrować na przykład konto na kogoś innego. W sensie tylko telefon wystarczy, bo numer możesz podać ten sam swój. Robiłem tak samo. W sensie na jedno konto czy na oba? Jak, w sensie jak nie. Mam na jedno. To znaczy, że musisz po prostu. Jakby ci to powiedzieć? Okej. Okay. Kombiaki. Chodziło mi o to, że numer możesz podać ten sam do rejestracji. Ła. Ale już na. Żeby zarejestrować drugie konto, musisz mieć je jakby na oddzielnym telefonie. W jakim sensie? Co to tam jakiegoś zombiaka czy wilka tłukłeś? Zombiaki. Sztuki wytłukłem. Ja chyba może popróbuję metodę na XP-ń. To znaczy? Idę i po prostu niszczę worki z piaskiem i tak dalej. A, w ten sposób. Bo to daje to dosyć solidnie tego XP-ń. Są jeszcze questy, ale questy to już raczej będziemy robić wspólnie coś. Te questy i tak chyba indywidualnie każdy dostaje. Mi się wydaje przynajmniej. Ty tutaj domek obok lutujesz? Jak znajdziesz jakieś worki z tym, to mów, nie? Worki aż tak dużo dają? Mhm.
O Boże, kurwa, co to jest? Co to jest za wielki, kurwa, grubas? Taki w koszuli? Tak. Z krótkim rękawem? No. No to właśnie ja taki chyba ze 3 zabiłem. Oj, chyba umrę. Może i nie. No to tutaj bytys. Nie trafiłem, naprawdę? Idzie tam do ciebie jeden, uważaj. Daję radę. Wytłukam ich skurwysynków. Przeszło, przeszło. Już możesz sobie iść, spokojnie. Dobra. To tylko mów, jak znajdziesz jakiś worek z tym, to... Dobra. Ich tu rzuciło, cholera, no. Gdzieś się jeszcze tłuką. Dobra, może nie jest to turbo efektywne, ale... To nie jest w ogóle efektywne. W sensie to jest efektywne, jak jest jakiś, powiedzmy, nie wiem, magazyn, jest tego dużo, nie? To już lepiej jakbyś zakopał w ziemi po prostu. To samo by ci wyszło. Serio? Udło, kurwa, Savage Country i tylko okulary? Bez jaj. Ten nóż poziom trzeci. Łuki zużywają się wolniej. Tłumik, modyfikacja. Nice, nice, nice. Mam tłumik. Podoba mi się to. El tłumiko. Polowanie włócznią. Proponuj podstawę i zmaksymalizuj obrażenia. Zadajesz 10% więcej obrażeń włóczniami. Świetnie. Żelazne narzędzia, schemat. Świetnie. Warto wiedzieć, że coś są zwierzęta takie jak węże. Są. Tu sępy. W sensie o wężach to się dowiaduje dopiero teraz. Dziadu. Jebany motocyklista. Apteczki używam. Jak znajdziesz jakiegoś zombiaka, to w sumie też powiedz, to ci pokażę, jak te rękawice tu u mnie działają. Nie? No, dobra. W sensie, o co mi chodziło z tym, że one niby są ok, ale jako ewentualność. Pewnie mało staminy ogólnie zbierają. Znaczy one biorą tyle, ile... Ryzyko ile... Się. No. Ale kasket wypada przy... Wiem, że to powiedziałem. Coś syczy tu? Wąż. Wow! Bo tam coś jeszcze jest tutaj, nie? Ale tu w tym jeziorku ukrył się wąż. W tej wodzie. To nie trzeba go zabić. W sensie ona jest tak tutaj rozlana, że ja nie wiem, gdzie ten wąż jest. Teraz mi pokażesz, dobra? Okej. Okay. A tutaj było chyba miejsce jakiegoś kolegi drogiego. Jest jeszcze jedno przejście. A, bo to w tym jeziorku, tu. Tutaj w tym wąskim. To ty już tu byłeś? W sensie, bo tam masz tego. Tam ci zaraz pokażę. Ale czekaj, jep. No ale to jest tu wąż, czy nie ma węża? Jest. Gdzie? O, chyba poszedł. Gdzieś tu był. Z pewnością, kurwa, poszedł na własnych nogach.
Ostatnio, gdzie go widziałem, to był gdzieś tutaj w tej wodzie. Słyszę grzechotnika. Jest tutaj. Widzisz go? Jest, uciekaj. Kurwa. Ubie. Czekaj. To da się go? Da się. Co dorobi? Jedzenie skóry i kości. Kości z węża. Jak ci się podoba? Tam jest ich jeszcze więcej. O kurwa, weź go. Fajnie. Ty to aktor lubisz chyba, co? On tak blisko był. Też go nie widziałem. Mam apteczkę. Nie, na górze zostawiłem masz, gdzieś. Masz, dzieciaku, masz. Widzę, że na nich leci kolejny. O co w łuki? Lewo ich jest tam dużo. Tłumik jakiś masz? Z czego sobie zrobiłeś? Dropnął mi. Nie, tam ich nie ma. A dobra, to był wód po prostu. Tu ich też nie widzę na razie. A bo to jest wyjście z drugiej strony chyba. Nie? Nie, jedyne wyjście jest u góry. I czekaj, bo ja go słyszę. No ja słyszę, a nie widzę. Dużo amunicji na niego pójdzie, no ale cóż, lepiej tak niż dać się zabić. Jedyne wyjście mamy tutaj, nie? Czy bardziej mi chodziło, że to było dookoła przejście. I tak, miałem rację. Tu też jest jakieś wyjście. To już jest akurat koniec. Na kucaka aktor. Dobra, już nie musisz. Uważa, jest na górze. No kurwa, weź ty zacznij. Co za postać głupia. Walnąłem go spokojnie. Dałeś tam jakąś radę? Tak, pozabijałem je. Dobra, to ja szybko wezmę perk na rewolwer. Czy ich nie ma więcej? Bo mnie to kiedyś zabije. Kurde, widzę chickena, widzę. No muszę go zabić. Zabiłem chickena przy okazji jak zębiaka tylko. Mamy jedzenie. Mamy. No w sumie tak zapytam jeszcze z ciekawości. Dzisiaj jakieś Ligolego później, czy... Myślę, że zaraz kończymy tutaj 7 Days'a. W sensie, no żeby się tam nie... Taki zapas mamy. Ale i tak będzie jutro nagrywka. Albo jutro Nisis zobaczymy. Widzę królika. Ach, piękny strzał! Widzowie zobaczą. Piękny. Aż powiedzą faker. Faker. O, tak. Sniper. Czyli czekaj, jak my wyszliśmy dziwnie? Szliśmy tutaj. A wiesz, gdzie ja ogólnie to... A ja ogólnie, wiesz, zobaczyłem to tutaj. Jesteś? Tu przy tym domku początkowym z arpy wchodziliśmy. Ja ty nie widzę cię. Tutaj. A, tam, do studni. Tutaj masz. To tu też jest przejście jakieś dziwne. I tu było widać wszystko w sumie. Widzisz? No. Ale ogólnie mi się tutaj fajnie tak podoba takie robienie takich, to się
jak to wygląda każdy dom na swój sposób, nie? Oho, fajnie, fajnie. I do tego questa jeszcze zaliczę i myślę, że powoli możemy kończyć. A ty jakiegoś questa miałeś? Tego podstawowego, zlokalizuj handlarza. Już masz to zrobione dawno. W sensie może questy od handlarzy takie weźmiemy tutaj. Sobie coś. Ale to już chyba dopiero następnym razem. Znaczy nie, no jeszcze mam 6 minut odcinka chyba, bo tam 10 minut było w zapasie. A już mamy 2 godziny 14 minut, to akurat. Ja to jeszcze podzielę, to trochę mnie. Okradłem masz, trochę. Masz jakąś robotę? Pozbądź się zombie. Zakopane zapasy. Pozbądź się zombie. Transport. Pozbądź się zombie. Okradłem dziada. Pozbądź się zombie. Zobacz, co się trzyma. Trochę to, trochę daleko to jest. Nasiona, polimery. Dobra, trochę to będzie dalej. Kradnij dziada, a nie tam z nim gadasz. Z czego go już pookradałeś? Wszystkiego. O, tam jeszcze jest półka za nim. Tego samochodu nie zwiedzałeś. E? Dobra, to nic. Kasę też mu opierdać. Pookradamy, biedny. Jaki on biedny? Żeruje nam. On właśnie żeruje na nas, właśnie. On się dobija... Gdzie myślę? Hej, Robin Hood. Jaki Robin Hood? Okradamy bogatego. A. A my jesteśmy biednymi, tylko nie Robin Hoodem. Mogę przyjrzeć towar. Masz coś ciekawego, typie? Żelazna kusza za 2800. Ty, Robin Hood? Ale biedni biorą odpowiedzialność w swoje ręce. Zaawansowany miech za 1500 to by się przydało kupić. Ile masz kasy? Czekaj, czy ja mam w ogóle jakąś kasę? Mam nadzieję, że mu się to nie zmieni do nas. Czy ty go walnąłeś? Przez przypadek. Teraz mu to kurwa powiedz, że to był przypadek. Mam nadzieję, że ten miech się nie zmieni i będziemy mogli go kupić. Tak nie, to trochę lipa. Aktor, przestań go napierdalać. Czemu taki dźwięk był? No bo to jest chronione. Dobra, to idę go z drugiej strony wytłuc. Tajna skrytka, strażnik z promieniem magnum. Stalowy kastet, schemat. No ciekawe ma te modyfikacje, nie powiem, że nie. Motocykl Rama, Dobra. Get the fuck out of here! Ja. Get the fuck out of here? Ale zaraz gada, miło cię widzieć, co cię sprowadza? Pozbądź się zabić, to mówisz o tym 170 metrów na zachód? Up, czekaj. You're not working. Watch yourself, stranger. I know some fellas who break Nie, jak zwykle. Teoretycznie to jest bardzo niedaleko naszej miejscóweczki, aktorku. Naprzeciwko chyba nawet. Przynajmniej ten mój quest. No ile metrów oddalony? 150. Wziąłem najbliższy. No to mój jest znacznie dalej. A wziąłeś najbliższy? Nie. I się dziwi, że ma kurwa daleko, nie? A mogę go zmienić, czy już jest po... Musisz go wykonać. Dobra, to już go... Jest coś, co jeszcze mogę go robić? Nie. Czekaj, bo ja idę zrobić tego questa, bo to jest ten niebieski domeczek naprzeciwko. Co to było? Co? Coś strzeliło. Jakiegoś questa wziął. Nie wiem. A, ja tu muszę zrobić oczyść obszar, okej. Okay. Dzień trzeci, ja ci tylko przypominam, że dzisiaj jest Blood Moon.